Hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skorpi. Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Ostatnio się to dla nas nie za dobrze skończyło i mamy jedną wygraną na cztery przegrane, co znaczy, że tylko w 10% jesteśmy na wygranej pozycji, a 90 praktycznie to jest przegrana, chociaż jeszcze mamy 5 meczy i zobaczymy, co z tych 5 meczy będzie. Tu sobie pograłem trochę w turniej dla jednego gracza i tam odblokowałem parę trofeów i wczoraj popykałem sobie trochę w FIFA World Cup, ale tego nie będę nagrywał, bo to jest jakby takie poboczne coś. Mistrzostwa świata, to mi się nie opłaca nagrywać. Na tym tylko mogę zarabiać ewentualnie końsy. Dobra. Przechodząc do samego faktu, że dalej siedzimy w 10 lidze i mamy tylko 3 punkty do tej pory i nie wiadomo, co się z nami może dalej stać. To wszystko oczywiście zależy od nas, jak będziemy po prostu działać. Więc wiecie, co mamy robić. Dobra, następny mecz. Ruszamy. Sprawdzę, czy kogoś jeszcze by tu nie wymienić, ale myślę, że jest jako tako dobrze. Nikogo tu nie muszę chyba wymieniać za bardzo. No, jakoś tutaj poradzimy sobie. Dobra, zaczynamy. Za niedługo będę musiał mu kontrakty kupić menedżerowi, bo widzę, że się zaraz wyssie z tego. Musiałem sobie jeszcze podgłośnić w słuchawkach dźwięk, bo tak wrażenie miałem, że tak za cicho słychać to. Dobra. Kogoś mi wyszukało? Jakiegoś udupa? Z kim mógłbym w końcu... Co połączenie zostało przerwane? Co mnie to interesuje? Masz mi szukać. Widzę, że się już Origin zaczyna fochać na mnie. Jeszcze w najmniej odpowiednim momencie. Aj, nie tak ma być, nie tak. No, ostatnio Dziewinko stał się strzelcem dnia, dwa dni temu, kiedy strzelił gola, ale niestety, no, nie wypaliło. Tak jakbym chciał. No, szukaj mi przeciwnika. O, coś z małym takim opóźnieniem. Nie, 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 grać z tobą nie będę. Jak ty masz opóźnienia, to ja wolę grać z kimś, kto ma wszystkie kreski. Nie gram z takimi, którzy mają po dwie krechy. Nie ma mowy. Będą mi lagować, a materiały by wyglądały wtedy niewłaściwie i okropnie. Z lagami. Dlatego wolałem sobie oszczędzić takiego lagera, który by mi po prostu ścinał każdą sekundę rozgrywki. Ej, no co jest? Ale ja chcę. Ja chcę, żeby mi wyszukało kogoś, kogo mi nie będzie lagować. Jeszcze raz. Jak mi kogoś znowu znajdzie z lagami, no to... Chyba nie będę miał innego wyboru. Ja nie gram z takimi, którzy mają opóźnienia jakieś. Nie ma mowy. Nie ma takiej nawet mowy. Dobra, może ty... No, w końcu. Dziękuję bardzo. Dobra, bierzemy wyjazdówki. O kurde, ma tu jakieś złote, no to już mogę się bać. Mogę się bać. Arkanowa, no widzę, że Polak. Brazylia. Brazylia. No, to mamy przesrane. No, no, no to teraz to już możemy się tylko pożegnać. Dobra, pomijaj to, koleś. Dobra, zmierzymy się. Ryzyk fizyk. Chociaż jak na razie, to my tutaj jedziemy. No, no czemu ci się piłka wyślizgnęła, Pepe? Kurde, napluję na ciebie, to może zaczniesz grać. Tem, ale macie im gola nie dawać, bo zamorduje. Dobrze, że on tu nie ma Neymara. Chyba. Nie jestem pewny. O, Alexandro Pato. Coś łatwo z nimi idzie. No, pchaj się, Tevez, pchaj się. No, spalony, frajerze. Dobrze. I dla nas. Łatwo. Aż za łatwo. Nie podoba mi się to. Chociaż z drugiej strony
Ja bym mieli przegrać, no to ja bym się cieszył, bo bym dostał kolejne punkty i większe szanse na awans. Chociaż nie liczę na takie coś. Pff. Dobrze obrona, bardzo dobrze. Macie tak działać. O, no dosięgnij. Jest, Pepuś. Do środku i dobrze masz dośrodkować. Jeb z główeczki. O kurde, Julio Cezar, on dobrze broni. No to będziemy mieli problem. No, no, kurde, pchaj się z Oskarem. Pchaj się. Lima. Ale Lima. Ściema, Lima. Dobrze, czarny. Dobrze. A, ostatnio nam Pogba zmaścił akcję. I to tak w pizdu, że on zapłaci za to. O, i wucinić, nieładnie. Dośrodkuj to, dobrze. Dobra centra, ale niestety nie przyjęło się jakoś zbytnio. Kurde, podaj mu. Pogba, aha! A, nie mogę wstrzymać piłki. Cholera jasna. No, teraz mi ten napis przeszkadza. No patrz! Jaki walony. O, shit, shit, uważać. Dobrze, Lichtsteiner. Moment, zapomniałbym. Pogba, idziesz na zmianę. Ty doskonale pamiętasz, co się ostatnio zrobił. Kurde, ja ci tego nie daruję. Dobra, wchodzi. A wiesz co, wymieniecie w drugiej połowie. Te! Faul! Brazylijski nie do rozwoju. Właśnie. Co to miało być? Kurde, faulują, mają spalone. No i coś czuję, że to mogą przegrać. Tylko ja muszę uważać przede wszystkim. Podaj mu. No, nie miałeś tak dobrze, Lichtsteiner. Wuciek. No, biegnij, dobrze! Jest! No. O, się napecił. Dobrze, Wuciek. Obronił to. Teraz go zaskoczymy. Tevez! O! No spalony, no naprawdę. Gdzie spalony? No kurde, musiał stanąć. Wucinić. Pieprzony. O, dobrze. Kolejna akcja nam się tu kreuje. Lub nie. David Luiz, a to jest naprawdę mocarz, mocarzy. Kurde, nie dać się, no. Dobra. No, słabo grają jak na Brazylię. Przecież Brazylia jest potężnym krajem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Kolejny rożny. I będzie okazja na strzelenie gola. Dobra, Vidal, pierdylni. A, no znowu słabo. Caceres, więcej wysiłku. Bo inaczej nie będzie obiadu. O, w pizdu. Wykop to, dobrze, możesz nawet tam wykopać. Byleby mi ten Brazylijczyk nie zawadzał. Dobrze, i dla nas jeszcze, fajnie. Dobra, tylko teraz, żebym to dobrze podał. Pogba! Ty chyba naprawdę chcesz jeszcze wylecieć. I to w podskokach. Ten Felipe Luis to on chyba. Nie wiem. Chyba wysłał Apollo 13 w kosmos. Zamiast TWS, no kurde, nie dośrodkowałeś, nie zrobiłeś tak jak chciałem, tylko po swojemu. No dobrze. Tylko żebyście mi opłakali, jak będą mieli przewagę w golach. No żebyście potem nie płakali. No dobra. Ale słabi. No kurde, nieporozumienie pieprzone. O, w pizdu. Pudło! Znaczy obrona, dobrze. Bardzo dobrze. Tak miało być. No, pchaj się. Spieprze mi Felipe Luis. Dobra, pierdylni. Było blisko, bardzo blisko. Niewiele brakowało. Trzeci rożny. Ale Brazylia jest tutaj słaba. Nie podoba mi się to. Ja myślałem, że mnie to zniszczą. No, bi! Kurwa! Nie zrobił tego. Goni Limę. Co pchasz mi, Barzagliego? O, w pizdu. Dobrze. Zrobiłeś, Lichtsteiner.
Aha, no i teraz kartka dla Brazylii, nie? Co? Jak to wycinić? Co on zrobił? O, w pizdu. Nie! No chyba se żartujesz. Buffon, bo się pogniewamy i na zmianę pójdziesz. Nie. To trzeba zremisować jeszcze. No Boże. Kurde, pomijaj to. Pomijaj to, albo ci kurde spalę tych Brazylijczyków. Moment, pierwsze co zrobię, to Vucinic wleci, żeby mi nie dostał czerwonej, bo będzie wstyd. Vucinic wchodzi za tego Dziowinko. Ten Pogba też schodzi, bo mi tu wszystko nawalił. Wchodzi Pirlo. I który jeszcze? Pepe czy Asamoah? No Pepe, bo on tutaj jest strasznie pobijany. No i Isla niech wejdzie. Dobra, ja już nie mam żadnych zmian. Zrobiłem to szybko. A, to było głupie. Mega. Mega. Ale no co miałem zrobić? No idziesz wycinić. Kurde, no powstrzymali, no. Nie można im pozwolić. Kurde, podawajcie jakoś konstruktywnie, a nie robicie z siebie pajaców. O, dobrze. Aż nie mogę uwierzyć w to, że jakoś to przejął. Kurde, nie podoba mi się to, bo oni chcą drugiego. Tevez! No, w pizdu. Miałeś tam biec. O, Vidal, Vidal. Podaj mu to. Podaj. Podaj mu to. Kur. Dobra, Pepe. No ten się to już tak wypchał, że nie darował. Kurde. Weź to gdzieś w dup. Dobra, Vucinic, masz to zremisować. Albo nie. Albo nie. Super. Super! Kurde, możemy zrobić w końcu zmianę. Dobra. Jedziesz remis. Jedziesz remis. Jebnij. Vucinic, i tak już schodzisz, więc tu gówno robisz. Dobra, zmiany będą. No schodzicie, no musicie zejść, żebyście nie dostali tam czerwonych kartek czy tam kontuzji. No, no przykro mi. Ja nie chcę znowu przegrać. Przecież to jest 1-0 na razie. Ja to mogę nadrobić, tylko muszę chcieć. Ale jak oni będą. Kurde. Kur. Dobrze, Vidal. Biegnij, bieg. Zagwizdał. No, ja to nadrobię. Chwileczkę. Rozkręcę sobie główkę. I jestem już gotowy. Nadgarstek również. Jeden i drugi. Ała. Dobra. Teraz musimy dać radę. Jak tam z nami? No, my 8 strzałów. My się tu 4 razy bardziej staraliśmy, żeby bić gola. A oni se 2 razy i raz trafili. No, to jest w ogóle niesprawiedliwe. Dobra, zaczynamy. Wyrąbane. Musimy zjechać tych Brazylijczyków. To są noby, no. Każdy to wie. No patrz, prawie by chwycił tą piłkę. O, oni już szykują tak od razu atak. Niedobrze. Te. No, próbował, dużo próbował. Dobrze, Buffon, dobrze. I teraz podaj. Dobrze. Vidal biegnij. Dobrze. Bardzo dobrze. Te, co się pchasz? Aha, mam okazję. A pierdylnij z daleka. Nie wyszło. Niestety nie wyszło. Dobrze. Islam. Tevez, no niestety zawaliłeś. A chciałem ci dać taką dogodną sytuację. Dobrze. Spalony, no kurde, wiedziałem, że stanie na tym spalonym. No, już tak czułem, bo przydeptywał tą nogą, stopą, czy tam nie wiem czym. No, podejdź po tą piłkę i. Kurde, nie im podawaj. Dobrze, Vidal. Teraz ty biegnij. Tevez, dobrze. No, kurde, Tevez, za wolny jesteś. Mogłem ci dać jeszcze upgrade'a przed meczem, ale tu muszę uważać. No nie. Nie! Łap to, Buffon! Jezu, jak zmarnowali okazję! A takie mieli możliwości. Zawalili takie coś. Jezu. Dobrze. A Samoa. No i kurde ich. Bo się nadział.
No musimy uważać, no bo oni tutaj atakują za bardzo. Co ciągniesz mnie? Kto ci kurde pozwolił? No idź po tą piłkę, idź! Dobrze, Dziowinko, walczyłeś, ale nie na długo. Dobrze, Buffon, broniłeś. I ja to widziałem, że on chciał to obronić. Co robisz? Kurde, widzę, że on kombinuje jakieś zmiany. Mi się to nie podoba. Mnie się to nie podoba. Aha, on gra na zwłokę. Co za idiota. Byleby mnie zmylić. Dobrze, Buffon, dobrze. O, no idealnie. No byłoby idealnie. No musiał Tevez to. Teraz. Kurde. Podaj to, dobrze. No Vidal, musiała ci się piłka podwinąć. No kurde, dobrze. Vidal. Kurde, zamorduję cię zaraz. O, no patrz. Musiało się odbić ode mnie. Jeszcze musiało się odbić. Te, uwaga. Kurde, nie podoba mi się to. A mimo wszystko Brazylia prowadzi. Tym jednym punktem. Wykop to, dobrze. Dobrze. O, super, też się cieszę, że Felipe Santana. Tevez, kurde, pokaż klasę. Dobra, czarny biegnij. Do środku. Teraz. Jest remis! Dziowinko po raz drugi pokazał Scorpio LG, że jest niepokonany. A teraz masz prawo zatańczyć. Proszę bardzo, no. Jest remis. Prawie 69 minuta, ale też może być. Powtóreczkę zobaczymy, bo on nie przerywał. My też nie przerwiemy. Dobrze, z główeczki. Po raz drugi. Co kombinujesz? Nie ma grania na zwłokę. Co? Płakać ci się zachciało? Matka dała ci karę za to, żeś puścił gola, tak? No to zobaczymy, jak ci jeszcze za 3 gole wpieprzę. A ten koleś to chyba się zbugował, bo leci cały czas w powietrzu, jakby lewitował. Złożony z tymi stopami, ale dobra, walić to niech sobie tak będzie. On chyba kombinuje jakąś zmianę, no bo się wkurzył. Może ma jakiegoś tam Neymara? Maicon. A Maicon podobno jest. Skoro ma Właszczykowskiego? Van der Vaart, Danilo, niedobrze. Będzie mocniej chyba nawalał teraz. Musimy podwoić krycie. No. Co faulujesz? Kurde, Dziowinko. O, spieprzyli. Dobra, musimy teraz to wykorzystać. Cokolwiek, bylebyśmy to wykorzystali. Dobrze, podałeś. O, dobra, idź. Kurde. Muszą to przegrać i tyle. Nie możemy im pozwolić w ogóle przedostać się do naszej połowy. O, Tevez? No Tevez, no kurde, ja tu robię wszystko dla ciebie, byle byś mi tu gola strzelił, a ty nie wiem, no. Już Dziowinko tutaj robi większe nadzieje. No, kurde, dobrze Lichtsteiner, dobrze, bardzo dobrze. Okej, podaj mu to lepiej. O, bardzo dobrze, bardzo Agli, biegniesz. Na dośrodkowanie. Co mnie pchasz? Kurde, czarnuchu. Tam podaj, dobrze. I teraz dośrodkowanie. No a Samoa, dośrodkuj. No nie pierdylną. A było blisko, bardzo blisko. Dobrze, Caceres. A z daleka, co tam? Było bardzo blisko. Myślałem, że mu się uda, ale... Miał prawo to sobie... Te, co za lagi? Co stwarzasz mi tu za lagi? O, Dziowinko! Pieprznij! No i obronił Julio Cezar. Po raz już któryś pokazał swój kunszt, że tak to powiem. Te, patrz, trzeba uważać, bo on teraz tu chce jakiegoś zrobić prawilnego, taktycznego playsa. Dobrze, bardzo dobrze. Biegnij, Tevez! Chuj, znowu zawiódł. Dobrze, no. Kurde, patrz, no jaki ten Tevez jest nieusłuchany. Nie wiem, co z nim dzisiaj. Te, uważaj, co lagujesz. O kurde.
O kurde. O kurde. Wywalać mi stąd. Podaj mu to i biegnij. O, no prawie byłoby dobrze. Nie szkodzi. Nie szkodzi, że wam się nie udało. Te, ale uważać, uważać. Te, uważać. Dobra, teraz takie podanie. No kurde, Tevez! No to już był faul kwalifikujący się na czerwoną kartkę, bydlaku. O, super, fajnie się odbiło. I teraz idź, idź, dośrodkuj, dośrodkuj. No patrz, udało mu się. Kurde, ma tego swojego Polaczka. Te, uważać, uważać. Dobrze, Caceres. Ale no złe podanie, no. O, dobrze. Podaj, podaj mu to dobrze, no zapieprzaj, zapieprzaj. Jezu, jak to wyłapał. No co to miało być? Isla? Bo listwa na mordę i wiesz, jak to się dla ciebie skończy. Te, będzie remis. Będzie remis, niewiarygodne. Będzie remis. LOL, pierwszy remis. Zajebiście. Było ani za dobrze, ani za źle. Było tak umiarkowanie. Mnie się ten mecz podobał. No gdyby tylko nie ten David Luiz, to byłaby wygrana. Naprawdę byłaby. Ale punkty na pewno będą. Mnie się ten mecz osobiście podobał. Nie wiem jak wam. Wy możecie wyrazić to w opinii. No Chiellini najlepszy. Ale Giovinco dostanie nagrodę po raz już chyba drugi. Bo poprzednim razem też pokazał swoją wyższość, teraz też pokazał. No, remis jest i dostajemy jakieś punkty. O, jeden punkt. Może być, chociaż wolałbym wygrane i 3 punkty. Więc brakuje nam teraz 5 punktów do awansu. Ale jest ciężko, uważam. I ja sądzę, że mógłbym wygrać, gdybym tylko nie puścił tego gola. To wtedy miałbym 3 punkty i większą szansę na ucieczkę z 10 ligi do 9. A tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego meczu z FIFA Ultimate Team, oczywiście 14. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I do następnego mecza. Z tej strony był Skorpio i na razie.